W nocy mieszkańcy południowych i południowo-wschodnich regionów mogą spodziewać się opadów deszczu i pochmurnej aury. Na północnym zachodzie niebo będzie pogodne i bezchmurne. Temperatury wyniosą od 6 stopni na Pobrzeżu Szczecińskim, 8 stopni na północy do 13 stopni na południu. Ciśnienie w Warszawie wzrośnie do 1021 hektopaskali. Piątek w Europie z przewagą słonecznej aury, przede wszystkim w Londynie, Paryżu, Rzymie i Atenach. Strefa opadów pojawi się w Madrycie, natomiast w Sofii i Bukareszcie prognozujemy burze. Termometry wskażą od 10 do 19 stopni w Skandynawii, 24 stopnie w Wiedniu, do 28 stopni w Atenach. Piątek przyniesie słoneczną i bezchmurną aurę w północno-zachodniej części Polski. Strefa opadów pojawi się na południowym wschodzie i tutaj w Lublinie i Rzeszowie spodziewamy się burz. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie na Podlasiu, 20 stopni na południowym zachodzie, 14 stopni w Koszalinie. Na północy wiatr będzie porywisty. Sobota ciepła i pogodna w całym kraju. Temperatury w granicach 18 do 21 stopni. Ciśnienie wzrośnie do 1025 hektopaskali. W niedzielę niewielkie zachmurzenie pojawi się tylko na południowych i wschodnich krańcach Polski. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. W poniedziałek na Podkarpaciu pojawią się burze. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane. Zakres temperatur wyniesie od 21 do 24 stopni.